Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Znów jestem na tym samym polu co ostatnio. 6 długości pola zostało, więc zobaczymy co jeszcze da to pole. A jak skończę, to przeniosę się na kolejne. Pierwszy sygnał i znalazłem coś takiego. Materiał tak mi się wydaje, że chyba coś posrebrzanego. Ale co to mogło być? To nie wiem. Mam pierwszą monetkę dzisiaj. Ciekawy jestem, co to będzie. O niestety, 5 zł z PRL-u. Mam drugą monetkę. Ciekawe, co to jest. Nie jestem w stanie określić, co to za moneta. Jakby coś pisało na tej monetce, ale nie powiem wam teraz. Mam kolejną monetę, tym razem złotóweczka z PRL-u. A teraz trafiłem kawałek pierścienia wiodącego od szrapnela. Mam kolejną monetkę. Za wiele nie widać na tej monecie, ale tak mi się wydaje, że to będzie jedna, druga kopiejki, ale stan tragiczny. A tymczasem mam łódeczkę od Mauserka. Druga już z tego pola. A teraz znalazłem monetkę, bardzo malutką. Wygląda to na jakieś sreberko, ale niestety nic nie widać na tej monetce. A szkoda. A tymczasem znalazłem taki zielony krążek. Nie mam pojęcia, co to jest. A teraz znalazłem taki oto czubeczek. Nie ma za ciekawych sygnałów z tej strony pola. Zrobiłem już dwie długości i nic fajnego nie wyszło. Ostatnia długość została mi i skończę to pole i przeniosę się na kolejną działeczkę. Wróciłem na pole z klątwą PRL-u i zobaczymy, co pole to dzisiaj mi da jeszcze. A teraz wyszedł pierwszy fant na tym polu, czubeczek ołowiany. A tymczasem łuseczka z Mauserka wyszła. Mam kolejną monetkę, tymczasem wyszedł krajcarek w dosyć ładnym stanie. Dobrze, że wróciłem na to pole. Pamiętacie znaleziony na tym polu medal zwycięstwa i wolności? A teraz wyszedł taki oto medal. Nie jestem pewny, co to jest. Z drugiej strony troszeczkę coś widać, jakby syrenkę warszawską, pisze Warszawa na tym. I rok 1930, ale który, to nie wiem. Ciekawe, co to za medalik jest. Tak czy tak, dzisiaj już wieczorem będę wiedział, bo jutro drugi dzień kopania. A ja sobie wieczorem już znajdę, co to za medalik. A teraz znalazłem 2 grosze współczesne. Mam kolejną łuseczkę. Znalazłem kolejną monetę. Ale nie jestem w stanie wam powiedzieć, co to za monetka. Może po umyciu. Teraz znalazłem kawałeczek pierścienia wiodącego. Jak widzicie, słoneczko już
schowało się za chmurami i niebawem pewnie zacznie się ciemno robić, więc jeszcze pewnie z godzinkę i będę musiał się zawijać. Ale nie będę siedział po nocy, bo jutro kolejny dzień kopania, więc trzeba się zregenerować i atakować kolejne pole. Ciekawe, gdzie jutro pojadę. Jeszcze się zastanawiam, czy pole, czy może łąki nad Bugiem. Zobaczymy. Zostały mi dwie długości tego pola, ale jutro przyjadę tutaj na chwileczkę i skończę to pole. Jak widzicie, już słoneczko schowało się, za chwilę zrobi się ciemno. Na tym polu, na którym miały być zrobione dwie długości, aby dokończyć to pole, nic nie było, więc nie nagrywałem. A tymczasem jesteśmy na łące nad Bugiem w miejscowości Bereżnica pod Chorodłem i zobaczymy, co na tej łoneczce i na sąsiednich dzisiaj znajdziemy. Pierwszy sygnał i znalazłem boratyneczkę. Drugi dołek i jest kolejna boratyneczka. A tymczasem mam 50 groszy z PRL-u, rocznik 49, a teraz znalazłem 5 zł z PRL-u i mam kolejną monetkę, ponownie wyszła borotyneczka, niestety za wiele nie widać na niej. A tymczasem znalazłem coś takiego, jakaś przypinka, proszę bardzo, mam kolejną monetkę. Tym razem wyszły dwie kopiejki, rok 1852, tak mi się wydaje, że to ten rocznik widać tutaj. Niezła patynka na tej monetce, jak widzicie, ale coś widać. Dobra, szukam dalej. Na tej łące nic już więcej nie znalazłem, więc zmieniam działeczkę i przenoszę się na łąkę do Marcza. Już dziś chłopak, który urodził się, gdy Radio Z zagrało... Jestem już na nowej miejscówce. Jak mówiłem wcześniej, przeniosłem się na łoneczkę do Marcza. No, na tamtej już nic nie było i została skończona, więc jest jeszcze czas dzisiaj. 3-4 godziny, więc może na tej coś jeszcze uda się wytuptać. Dobra, szukam dalej. Pierwszy fant na łoneczce w Marczu i jest jakaś monetka, ale nie powiem wam, co to będzie. Strasznie zaklejona i stan bardzo słaby tej monety jest. Niestety. I mam kolejną monetkę. Tym razem wyszło 50 groszy z PRL-u, rocznik 49. A teraz wyszła taka łuseczka z Mauserka. A tymczasem taki oto czubeczek znalazłem. A tymczasem znalazłem coś takiego. Taki jakiś szpikulec. W środku puste. Nie kojarzę. Co to mogło być? Może ktoś z was będzie wiedział. I mam kolejny czubeczek. A teraz trafiłem taką oto kuleczkę ze szrapnela. A tymczasem taki oto grzybek znalazłem. Znajomy wygląd.
A tymczasem taki oto grzybek znalazłem, znajomy z wyglądu. A teraz znalazłem kawałek pierścienia wiodącego, jakiś większy kaliber. Taka ładna patynka się pojawiła na tym, zieloniutka. Myślałem, że coś starszego będzie, ale niestety. Ale taki złom też pójdzie do skrzynki. Na skupie złomu się ucieszył. A teraz kawał kuseczki znalazłem. I mam kolejny ołów na ryby. Widać, że tędy wędkarze poruszali się, bo do rzeki jest 100 metrów. Na końcu tej łąki rzeka Bug sobie płynie. Więc wędkarskie rzeczy też się tutaj znajdują. Oddam teściowi za jakiegoś leszcza. A teraz znalazłem prawdopodobnie 2 złote z PRL-u. Ale stan bardzo słaby. Powoli będę zbliżał się do końca tej łoneczki. Zostało 3-4 długości tej łąki. Wraz ze mną jest mój sześniak Rafał. Rafał, pomachaj tutaj do kamery. No, Rafał dzisiaj pierwszy raz trzyma wykrywacz w ręku. Uczy się fachu. Od wujka. Rafał śmiga dzisiaj z tym, z Garetem AT Goldem. Tak mu go troszeczkę skróciłem na maksa, żeby dawał sobie radę. Mówi, że go trochę ręce bolą, ale nie daje za wygraną. Już jesteśmy 6 czy 7 godzinę na tych łąkach. Ale jest ok, zaraz skończymy i będzie finito na dzisiaj. Trochę fantów wyszło. Może nie za super, ale coś tam się znalazło. Wczoraj trochę lepiej sypało. Ale każdy dzień jest inny. Dobra, machamy dalej i zobaczymy, może coś jeszcze wyjdzie przed końcem tej łąki. Witam serdecznie na podsumowaniu. To są efekty mojego 2-dniowego wypadu. Troszeczkę tych fantów jest, choć takich konkretów nie ma, ale ogólnie trochę udało się pokopać. Dobra, zaczynam podsumowanie od lewej strony. Jakiś kranik od kanki jakiejś, czy czegoś, tak mi się wydaje. 3 łowie wędkarskie takie, co tam dalej, jakieś kółeczka od chyba samochodzika, możliwe, że to 2 guziki od współczesnych rzeczy, jakieś 3 takie cieniutkie rureczki, ten szpikulec, tak mi się wydaje, że to może być element od jakiejś wędki, taki do wbijania po prostu w ziemię. Coś takiego. Materiał srebro, ale nie wiem, co to mogło być. To wygląda z tej strony jakby jakiś, nie wiem, kurczak, ale oko by miało, więc to raczej w tą stronę nie będzie. Nie mam pojęcia, co to mogło być. KZGRZ14. Kawał zapalnika. Często takie trafiam. Dobra, tam pierścienie wiodące od szrapneli, jedna kuleczka ze szrapnela. To wszystko są elementy szrapnelowe. Dobra, lecimy dalej. Łuseczki karabinowe, czubeczki, łódeczka jedna. Monetki z PRL-u. Trochę ich było. Kopiejki, z czego 2 są dosyć przyzwoite, 1852 rok, 2 kopiejki. Te pozostałe 2 to bardzo słaby stan. 2 krajcarki, ale niestety rocznik nie jest widoczny na żadnym tym krajcarze. Dobra, lecimy dalej. 3 boratyneczki i przechodzimy do tej przypinki, koło młodzieży wojskowej KMW, tutaj jest napisane. Troszeczkę wygięta ta przypinka jest, ale i tak mnie cieszy, bo takiej nie posiadam. Chociaż PRL-u za bardzo nie zbieram, ale
ale jak wpadło, to jest. Jest to sreberko, ale niestety jest tak wytarte, że nic na nim nie widać, nawet po umyciu. Bardzo cieniutkie jest, jak widzicie. Szkoda, że nic nie widać na tej monetce. Fajna by była. I na sam koniec medal za Warszawę z taką fajną syrenką warszawską. W opisie filmu wstawię link do dokładnego opisu tego medalu, za co został nadawany. Ale fajny medalik. Jak mówiłem, na polu medal został znaleziony w bliskiej odległości od tego wcześniejszego medalu sprzed dwóch filmów, więc możliwe, że jedna osoba posiadała te dwa medale. Ja je akurat znalazłem. Fajnie się składa akurat, że udało się na tym polu pozbierać te medaliki. Więcej fantów nie było na tym polu. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Mówił Grosik do Was. Cześć!